Pracowni dzień jak co dzień. Praca w re. Powstają ciasta i ciasteczka. To jest idealny moment, żeby zobaczyć, jak wygląda tutaj produkcja cukiernicza. Dziewczyny, co jest dzisiaj grane w tej cukierni? Co robicie, co produkujemy? Raffaello, runo leśne, spody pod Marcello. Marcello to są te spody, które mi nie smakowały. Dokładnie. Za suche. Mógłbym zerknąć przepis? Tak. Gosiu. Marcello, to nie, to są spody. Tak, to jest to. Aha. To jest to. Czyli dawna wuzetka. Dawna wuzetka. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz z takimi receptami? Najlepiej. Co to znaczy najlepiej? Wszystko wiem, gdzie jest i wszystko odczytuję. Ta kartka trzyma się... Ale trzyma się. Ale zobacz. I niech się trzyma jak najdłużej. Masz kopię? Moje recepturki mają swój wiek, są używane, jednakowoż teraz bardzo rzadko, więc nawet nie przywiązywałam do tego wagi. Potrafisz to przeczytać? Gosia, słucham? Mogę cię prosić? Tak. Co szefowa zapisała? Nie wiem. Jak miałbym strzelać, to było tak. Jak zacie troszkę spodów, to dodać reszta dwie wieszaki. Serio. Ja to rozczytam, ale... dlatego, że wiem, jak to się robi, ale obca osoba na pewno nie. Bardzo ważne na produkcji jest powtarzalność ciast. To znaczy, że każdy pracownik może podejść, sięga po w pełni czytaną recepturę i jest w stanie wyprodukować to ciasto zgodnie z opisem. Wiesz, co się świetnie sprawdza? Zalaminowane receptury. Wiem. Pan Krzysztof ma rację, że trzeba to wszystko zafoliować, uporządkować, że gdyby się znalazł tutaj nowy pracownik, no tak, żeby mógł też pracować.